Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Żółcino to niewielka wieś położona w powiecie kamieńskim w gminie Kamień Pomorski w województwie zachodniopomorskim. Miejscowość jest naprawdę niewielka, ponieważ obecnie zamieszkuje tu około 100 osób. Sprawia to, że wszyscy w tej miejscowości doskonale się znają. To właśnie tu mieszkała przed laty Paulina Świerczek, blondynka o niebieskich oczach, według rodziny charakteryzująca się pogodnym usposobieniem i doskonałym poczuciem humoru. W 2006 roku Dziewczyna miała 16 lat i była uczennicą gimnazjum w Kamieniu Pomorskim. Jedną z jej koleżanek była Roxana, o rok młodsza mieszkanka tej samej okolicy. Paulina przyjaźniła się również z o 5 lat starszym Norbertem. Mężczyzna miał żonę i malutkie dziecko. Z uwagi na to, że w niewielkiej miejscowości trudno było zdobyć pracę. Norbert wyjechał za granicę do Norwegii, tam pracował, jednak wciąż utrzymywał kontakt ze swoją koleżanką Pauliną. Jego małżeństwo podobno nie należało do udanych, być może 21-letni mężczyzna nie był na niej jeszcze gotowy. Źródła podają, że mimo tego, iż miał żonę, Norbert utrzymywał przyjazne kontakty z dziewczętami. Trudno określić rodzaj relacji, które łączyły Paulinę i Norberta. Ona nazywała mężczyznę swoim najlepszym przyjacielem. Również Roxana, przyjaciółka Pauliny, znała Norberta. Dla niej jednak mężczyzna był kimś więcej niż znajomym czy kolegą. Nastolatka zakochała się w nim. Jedną ze źródeł sugeruje wręcz, że spotykali się oni ze sobą jeszcze przed wyjazdem mężczyzny za granicę i łączyły ich intymne relacje, choć inne źródła podają zupełnie sprzeczne informacje: że mężczyzna nie był nią zainteresowany i wręcz powiedział jej wprost, że nie będzie się z nią spotykał. W lutym 2006 roku Roxana pokłóciła się z Pauliną. Była zazdrosna o jej bliskie relacje z Norbertem. Paulina bała się młodszej koleżanki, która bywała agresywna. W związku z tym powiedziała swojej mamie, że obawia się zachowania młodszej koleżanki. I takie informacje trafiły również do wychowawczyni Pauliny oraz do dyrekcji szkoły, do której uczęszczała. W pewnym momencie doszło wręcz do tego, że Roxana zaczęła grozić Paulinie, a ślad tego konfliktu był pozostawiony w prokuraturze, do której wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Roxanę. Chodziło o groźby karalne. Jeden z portali podaje również informację, że Roxana śledziła Norberta, pisała o nim romantyczne wiersze i narzucała mu się, a ten pewnego dnia odepchnął dziewczynę, być może nawet ją uderzył, o czym również poinformowane zostały organy ścigania, co świadczy o tym, że ten konflikt między Pauliną, Roxaną a Norbertem był dość poważny. Mama Pauliny powiadomiła szkołę o konflikcie między jej córką a Roxaną. Niepokoiła się o kwestie bezpieczeństwa nastoletniej córki. Szkoła podjęła działania, doszło do rozmowy ze szkolnym pedagogiem i próbowano wyjaśnić sprawę oraz doprowadzenia do złagodzenia tego konfliktu. I wyglądało na to, że działania powzięte przez placówkę, jak i przez rodziców Pauliny, przyniosły oczekiwany rezultat, a dziewczęta się pogodziły. Drugi semestr roku szkolnego 2005-2006 zdawał się upływać w bardziej przyjaznej atmosferze. Paulina i Roxana żyły już w poprawnych stosunkach. Latem 2006 roku nastolatki znowu jednak zaczęły się kłócić, a konflikt jeszcze bardziej się nasilił. Być może brak kontroli ze strony szkoły oraz większa swoboda kontaktów w czasie wakacji sprawiły, że dziewczęta częściej się spotykały i wracały do tematu ich relacji z mieszkającym w Norwegii Norbertem. W piątek, 15 września 2006 roku, dziewczęta udały się na spacer w okolice zalewu kamieńskiego. Jest to duży akwen, którego brzegi graniczą z kilkoma miejscowościami. Aby do niego dotrzeć, dziewczęta musiały pokonać nieduży dystans od swojego miejsca zamieszkania. Spacerujące nastolatki były widziane przez sąsiadów. Wieczorem rodzice Pauliny zaczęli się martwić, ponieważ ich córka nie wróciła do domu, rozpoczęły się poszukiwania i tego piątkowego wieczora zaginięcie Pauliny zostało zgłoszone dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Z uwagi na to, że kilka miesięcy wcześniej w czerwcu 2006 roku w Sulikowie, oddalonym o 120 km od Żółcina, doszło do zbrodni na nastoletniej Sylwii. Policjanci byli wyczuleni na sprawy zaginięć dzieci i młodzieży. Postanowili natychmiast podjąć poszukiwania szesnastolatki w terenie, i w tych zorganizowanych błyskawicznie poszukiwaniach wzięli udział nie tylko policjanci, ale także Straż Pożarna. Mieszkańcy miejscowości, ale przede wszystkim rodzina zaginionej Pauliny. Około godziny pierwszej w nocy, w trzcinach około 15 metrów od brzegu jeziora zauważono czerwone buty. W tym miejscu, na głębokości około pół metra odnaleziono zwłoki. Jak się okazało było to ciało zaginionej Pauliny. Dziewczyna znajdowała się w pobliżu miejsca, gdzie spuszczane są na jezioro łodzie, zaledwie 200 metrów od najbliższego domu. W tamtym konkretnym miejscu szukano już wcześniej, ale niczego nie znaleziono. Jednak poszukiwania były bardzo intensywne, dlatego właściwie każde miejsce starano się sprawdzać kilkukrotnie. Tym bardziej, że te poszukiwania prowadzono pod osłoną nocy. Rodzina Pauliny była załamana tragiczną informacją. Jeszcze kilka godzin wcześniej rozmawiali z Pauliną, dziewczyna snuła plany na przyszłość, a teraz już nie żyła i trzeba było zorganizować pochówek. Jednak najpierw należało ustalić, co stało się z nastolatką i co takiego doprowadziło do tragicznego zakończenia tamtego dnia. Mama dziewczyny poinformowała śledczych, iż jest pewna, że jej córka nie wybrałaby się w to miejsce sama. Zawsze chodziła nad wodę w towarzystwie starszego brata lub znajomych. Nie wierzyła zatem, by Paulina, przebywając sama nad wodą, uległa jakiemuś wypadkowi. I biorąc pod uwagę słowa kobiety, śledczy założyli, że być może ktoś towarzyszył Paulinie. Z ostrożnością podchodzono jednak do wersji, że ktoś mógłby nastolatkę skrzywdzić celowo. Jednak nie wykluczano żadnej ewentualności. W sobotni poranek, 16 września, śledczy zaczęli pukać do drzwi okolicznych domów i pytać, kto widział Paulinę w piątek jako ostatni. Pojawiło się kilkoro świadków, którzy widzieli, jak w piątkowe popołudnie. 16 Szesnastolatka spacerowała ze swoją znajomą roksaną. Widziano, jak dziewczęta razem zmierzały w kierunku zalewu. Policjanci natychmiast dotarli do Roksany i zapytali, kiedy i w jakich okolicznościach widziała Paulinę po raz ostatni. Dziewczyna opowiedziała, jak nastolatki spotkały się i wybrały na wspólny spacer. Dotarły nad wodę, gdzie skakały po kamieniach. W pewnym momencie Paulina poślizgnęła się. Złapała koleżankę, próbując odzyskać równowagę, jednak to się jej nie udało i obie wpadły do wody. Roxanie udało się wstać, ale była w szoku po tym, co się wydarzyło. Po chwili zorientowała się, że Paulina nie wstała nadal znajduje się pod wodą. Wówczas Roxana próbowała wyciągnąć koleżankę z wody, ale kiedy spojrzała na jej twarz, zorientowała się, że Paulina już nie żyje. Przypuszczała, że koleżanka uderzyła głową o kamień w trakcie upadku. Martwą nastolatkę przeciągnęła wówczas w trzciny, bała się, że może zostać posądzona o wyrządzenie Paulinie krzywdy. W niedzielę 17 września 2006 roku Roxana trafiła do policyjnej izby dziecka w Szczecinie. Dziewczyna była podejrzewana o nieumyślne spowodowanie śmierci swojej koleżanki. Z uwagi na zeznania, które złożyła przed policjantami, funkcjonariusze bacznie ją obserwowali, zastanawiając się jednocześnie, czy istnieją jakieś okoliczności, o których dziewczyna nie opowiedziała. Nocą Sala, w której spała, była monitorowana. Roxana wielokrotnie budziła się w nocy, płakała, miała poważne problemy ze snem i wyglądała na poważnie zestresowaną. Czas mijał, a ona nie zdradzała więcej szczegółów swojego spotkania z koleżanką, choć już na pierwszy rzut oka widać było, że nastolatka próbuje coś ukryć przed śledczymi. We wtorek rano. Po dwóch dniach pobytu w placówce, Roxana przyszła do wychowawcy z Izby Dziecka, mówiąc, że ma coś ważnego do powiedzenia. Stwierdziła, że przebieg zdarzeń z piątkowego wieczora różni się od tego, jak opisała to w pierwszym przesłuchaniu. Dziewczyna została zabrana do świną gdzie przesłuchano ją w sądzie w Wydziale Dla Nieletnich. Przesłuchanie rozpoczęło się o godzinie 15 i trwało kilka godzin. Było to spotkanie zamknięte, na które nie mieli wstępu przedstawiciele mediów. Roxana opowiedziała wówczas o tym, że dziewczęta cały czas były ze sobą w konflikcie, a powodem nieustających kłótni był Norbert. Tamtego dnia, w piątek, spotkały się i chciały ze sobą porozmawiać. Gdy dotarły nad wodę, zaczęły skakać po kamieniach, ale Paulina wcale nie wpadła przypadkowo do wody. W tamtym momencie szesnastolatka otrzymała SMS-a od Norberta. Podobno treść tej wiadomości nie spodobała się Roxanie. 21-latek miał napisać, że kocha Paulinę i tęskni za nią. Kiedy Roxana zobaczyła tę wiadomość, którą Norbert wysłał do Pauliny, wpadła w furię. Popchnęła nastolatkę, ta wpadła do wody, i wówczas Roxana złapała zdezorientowaną koleżankę za głowę i trzymała ją pod wodą przez kilkadziesiąt sekund, do momentu, aż Paulina przestała się bronić. Po prostu utopiła ją z zazdrości o chłopaka. Roksana twierdziła, że zdecydowała się opowiedzieć o wydarzeniach z piątkowego popołudnia, ponieważ dręczyły ją wyrzuty sumienia i nie mogła dłużej ukrywać prawdy. Roksanie zmieniono zarzut z nieumyślnego spowodowania śmierci na zarzut zabójstwa. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci ofiary było utonięcie. Na ciele nie stwierdzono obrażeń, które mogłyby wskazywać na to, że Paulina została wcześniej uderzona jakimś narzędziem czy zaatakowana w jakiś inny sposób. Wersja o utopieniu nastolatki potwierdziła się. Roxana miała w chwili popełnienia morderstwa 14 lat, 11 miesięcy i 2 tygodnie. 28 września, niecałe 2 tygodnie później, skończyłaby 15 lat. I mogłaby być sądzona jak osoba dorosła. Obecny kodeks po nowelizacji zezwoliłby na karanie czternastolatków jako dorosłych, jednakże prawo w 2006 roku nie przewidywało takiego rozwiązania. Jedyną Karą, jaka mogła dosięgnąć młodocianą zabójczynię, było skazanie jej na pobyt w zakładzie poprawczym do ukończenia przez nią 21 lat, czyli maksymalnie do września 2012 roku. Uczniowie klas, do których chodziły nastolatki, rozmawiali z psychologami. Koleżanki i koledzy z klasy Roxany byli wzburzeni. Wiedzieli, że dziewczyna sprawia problemy wychowawcze, jednak Zabójstwo było dla nich ogromnym zaskoczeniem. W klasie Pauliny panowała zupełnie inna atmosfera. Uczniowie byli szczerze zasmuceni i przerażeni brutalnością sprawczyni, która odebrała życie ich koleżance. Jednocześnie psycholog zauważył, że uczniowie są w wielkim szoku i długo tłumili emocje, które towarzyszyły im, kiedy dowiedzieli się o zdarzeniu. W dniu pogrzebu Pauliny w jej szkole został zorganizowany apel. Dyrektorka mówiła w jego trakcie o agresji, o wrogości, zachęcała by reagować na wszelkie przejawy złego zachowania, informować dorosłych i nigdy nie pozostawiać nierozwiązanych konfliktów. W domu Roxany został znaleziony jej pamiętnik. Opisywała w nim swoje przeżycia, rozładowywała emocje. Jeden z zawartych tam wpisów był szczególnie szokujący. Dziewczyna napisała: Nienawidzę Pauliny. To przez nią pokłóciłam się z najlepszymi kolegami i koleżankami. To wszystko przez nią. Zabiję ją, szmatę i mi więcej nie stanie na drodze. Przysięgam na życie Norberta, że ją zabiję. Nauczyciele twierdzili, że choć Roxana źle się uczyła, to nie sprawiała problemów wychowawczych. Uczniowie z jej szkoły twierdzą jednak, że było zupełnie inaczej. Młodzież bała się jej, była wulgarna i prowokowała bójki, a nauczyciele doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Jeszcze we wrześniu 2006 roku Roxana trafiła do schroniska młodzieżowego zlokalizowanego niedaleko Bydgoszczy. Proces w jej sprawie rozpoczął się w maju 2007 roku przed sądem w Świnoujściu. Roxana została do sądu doprowadzona ze schroniska młodzieżowego, gdzie oczekiwała na proces. Przed obliczem sądu przyznała się do winy. Potwierdziła, że zabiła koleżankę, ponieważ była zazdrosna o jej relacje z Norbertem. Na jednym z pierwszych posiedzeń przesłuchano zarówno rodziców Roxany, jak i Pauliny. Mama zamordowanej nastolatki nie mogła pogodzić się ze śmiercią córki. Natomiast mama Roxany zupełnie nie rozumiała, jak jej córka mogła dopuścić się tak okrutnej zbrodni. Według niej Roxana była oczkiem w głowie taty. Rozpieszczał ją. Rodzice zdawali sobie sprawę, że w ostatnich latach dziewczyna sprawiała pewne problemy i była buntowniczką, jednak bunt ten okazywała raczej w stosunku do rówieśników. Według jej bliskich w domu nigdy nie okazywała agresji, ani w stosunku do rodziców, ani też w stosunku do swojego rodzeństwa. Jej matka zdawała sobie sprawę, że zaistniał jakiś konflikt między Roxaną a Pauliną, domyślała się również, że chodzi o chłopaka, ale nie spodziewała się, że to coś tak poważnego. Założyła, że to zwykłe nieporozumienie między na nastolatkami i tak jak się pokłóciły, tak szybko się z pewnością pogodzą. I z tego względu kobieta uznała, że nie będzie wtrącała się do tej sprawy i nigdy nie rozmawiała z córką na ten temat. Dla rodziców Pauliny proces był bardzo ciężkim emocjonalnie przeżyciem. Ta tragedia zniszczyła ich życie. Cała sytuacja była dla nich na tyle trudna, że nie pojawili się w sądzie w ostatnim dniu procesu, kiedy odczytywany był wyrok, jaki zasądzono wobec zabójczyni. Nastolatka w ostatnich słowach wyraziła żal i skruchę, ale nie uchroniło jej to jednak przed najwyższą karą. I choć kara, którą wobec niej zasądzona była najwyższą z możliwych w tej sytuacji, to w żaden sposób nie rekompensuje ogromnej straty, jakiej doświadczyli bliscy Pauliny. Sąd w Świnoujściu postanowił o umieszczeniu Roxany w zakładzie poprawczym do ukończenia przez nią 21 roku życia. Nie było żadnej prawnej możliwości, by wyrok ten był surowszy. Nie pozwalało na to ówczesne prawo. 28 września 2012 roku Roxana skończyła 21 lat i z pewnością jest już na wolności od ponad 10 lat. Natomiast Paulina spoczywa w grobie na cmentarzu w Kamieniu Pomorskim, a wszystko przez chorobliwą zazdrość. Roksana zamordowała Paulinę, by pozbyć się konkurencji w walce o serce Norberta. W konsekwencji Paulina straciła życie, Roksana na kilka lat straciła wolność. Natomiast swoimi działaniami nie zdobyła przecież mężczyzny, którego jak twierdziła, kochała. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następne zapraszam już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć.